Cześć! W innych filmach na kanale omawiałem teoretyczne działanie wyłączników nadprądowych, zwanych też bezpiecznikami, korkami, S-ami. W tym filmie pokażę to w praktyce, jak jest zbudowany, z jakich członów, z jakich elementów i jak to działa. Zobaczmy najpierw, z czego się składa taki wyłącznik nadprądowy. Są tu dwa niezależnie działające człony, połączone szeregowo. Prąd przepływa przez oba, a każdy z nich może rozłączyć obwód. Pierwszy człon to zabezpieczenie zwarciowe. Składa się z elektromagnesu połączonego z zamkiem i zwalniającego dźwigienkę. Aby elektromagnes przestawił dźwigienkę i rozłączył obwód, musi popłynąć odpowiednio duży prąd. Dlatego ten człon reaguje dopiero przy zwarciach. Drugi człon to zabezpieczenie przeciążeniowe. Składa się z bimetalu. Przepływający prąd powoduje nagrzewanie się bimetalu i jego odkształcenie. Im większy i im dłużej płynie prąd, tym bimetal bardziej się wygina, aż do momentu, kiedy wyzwoli dźwigienkę i rozłączy obwód. Mam tu transformator, na którym nawinąłem kilka zwojów linki. Ilością zwojów będę zmieniał natężenie prądu. Zobaczmy, jak działa ten nadprądowy. To B10. Rozłączył w ciągu około 2 sekund. Miernik cęgowy wskazał prąd około 33 A. Zobaczmy charakterystykę. Przy takim prądzie powinien zadziałać od około 0,05 sekundy do 6-7 sekund. To duży przedział. Wartości prądów i czasów możemy odczytać z charakterystyk. Omawiam to w osobnym filmie na kanale. Czas rzędu 2 sekund wskazuje na zadziałanie członu przeciążeniowego. Człon zwarciowy powinien zadziałać w czasie nie dłuższym niż 0,2 sekundy i prądzie co najmniej od 30 do 50 A. Kolejna próba i też mamy około 2 sekund. Zwiększyłem prąd i zablokuję człon przeciążeniowy. Zobaczmy teraz, jak zadziała człon zwarciowy. I to samo w 10-krotnym zwolnieniu. Miernik nie zdążył nawet zareagować. To był ułamek sekundy. Blokuję zamek i zobaczcie teraz, jaki prąd popłynął. Ponad 50 A. Więcej niż 5-krotność prądu nominalnego, czyli zadziałał człon zwarciowy. To teraz mniejsze prądy. Zobaczcie, czas zadziałania dla prądu około 24 A. A tak działa bimetal. Jeszcze mniejszy prąd, ale większy niż prąd gwarantowanego wyłączenia. Zobaczmy teraz w praktyce selektywność. B10 i B16 teoretycznie nie są w pełni selektywne. B10 rozłączył, a B16 nie. No to teraz większy prąd.
Zobaczcie, jaka będzie różnica w czasie zadziałania. Dla B10 zadziała człon zwarciowy, a dla B16 przeciążeniowy. No to zobaczmy jeszcze większy prąd. Nadal mamy selektywność, chociaż teoretycznie jej nie ma. Mam tu przewód 1,5 mm kwadratowego. Standardowo zabezpieczony B10. To zabezpieczenie zadziałało, zanim się nagrzał. No może 2 stopnie. A jak będzie przy B16? Ponieważ mamy tu cewkę i bimetal, będzie też jakaś impedancja. Więc będzie i spadek napięcia. I będzie on zależny od prądu. Sprawdźmy jaki. Czy możemy używać takich aparatów przy niższym napięciu? No tak, przecież cały czas to robiłem. Przy zamkniętych stykach napięcie nie ma znaczenia. A przy prądzie stałym? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.